Reprezentanci Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie posprzątali dziś groby w Piaśnicy. Udział w akcji wzięło około 50 żołnierzy. Wyposażeni w rękawice, łopaty, worki i grabie ruszyli na piaśnickie groby, by przed nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych posprzątać groby tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Akcja odbyła się w ramach programu Żołnierska Pamięć. Dowódca Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej, komandor porucznik Adam Podgórski, podjął decyzję, że tą akcją nie obejmiemy tylko jedno miejsce. Objęliśmy stary cmentarz w Wejherowie. Pomnik 1. Morskiego Pułku Strzelców w Białej. No i dzisiaj znajdujemy się w Lesie Piaśnickim. Straszna historia, historia pomordowanych. Jest trochę tych pomników, mogił. Zasób ludzki w wojsku jest duży. Akcja Żołnierska Pamięć organizowana jest każdego roku. Ma na celu uczczenie pamięci poległych żołnierzy oraz tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Wielkimi krokami Wszystkich Świętych się zbliża. Na pewno to jest wymiar i wydźwięk taki też społeczny, bo jak groby są uprzątnięte, to i ludzie i z dziećmi, bo niejednokrotnie widziałem, z chęcią podchodzą, tablice pamiątkowe czytają. Jest to w jakimś stopniu krzywienie historii, wspomnienia. Jest to nasza ojczyzna. Udział w akcji wzięło około 50 żołnierzy.